Wodzie Ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny program z cyklu Marki, które warto kupić w Lumpeksie. No i właśnie dalszy ciąg, bo trochę wyjęłam też letnich rzeczy dzisiaj, właściwie w ciągu tygodnia, dzisiaj również. Zaczynam tam robić mały porządek na wiosnę. No i znalazłam też sporo właśnie ciuchów, które są kolejnych marek, tych, których jeszcze do tej pory nie wymieniałam. Także zapraszam Was serdecznie, jeśli Was taka tematyka interesuje. Skupimy się tu na rzeczach second hand, bo wszystkie rzeczy, które zobaczycie, będą kupione z drugiej ręki. Niektóre rzeczy to są rzeczy vintage, ale takich marek, które nadal istnieją, bo to nie jest program typowo o rzeczach tylko vintage. Taki program też zrobię, więc jeśli Was interesują rzeczy vintage, dobrej jakości, jeśli Was interesuje tematyka ekomody, dobre składy i super styl, jak mieć swój własny styl, to zapraszam na dalsze programy i zasubskrybujcie na mój kanał oraz wciśnijcie sobie przycisk powiadomień, bo będzie dużo nowych filmów, filmy o projektantach też niedługo i oczywiście hole lumpeksowe, jak zawsze. A kochani, następny program będzie holem lumpeksowym, ale też programem jednocześnie zabieram Was do lumpeksu i zobaczymy tym razem całkiem nową miejscówkę, kilka lumpeksów w jednym miejscu. Niespodzianka to będzie, ale będzie to jednocześnie też haul dla osób z Ukrainy, które tutaj troszkę zaopatrujemy. Także zobaczycie, co kupiłam dla siebie, kilka rzeczy i też właśnie specjalnie na zamówienia dla konkretnych osób w second handzie. Zapraszam na kolejny film, a tymczasem przechodzimy do marek z lumpeksu. Dzisiaj się ubrałam w stylówkę, którą ostatnio chwaliliście w filmiku w holu, ale ubrałam do niej takie buty vintage krótkie, bo wiecie co, jest tutaj dosyć ciepło dzisiaj i takie wysokie bodki by mi po prostu przeszkadzały, czułabym się niekomfortowo, ale są przynajmniej w kolorze spódnicy i tych wzorów, no a błysk tu z boku tego buta, mam nadzieję, że to zobaczycie, też nawiązuje do błysków w sweterku. Także dzisiaj tak idę do teatru, to jest moja stylowa. Bardzo wygodnie i ciepło, więc nawet trochę za ciepło w tym momencie. Pogoda, mam nadzieję, że już się niedługo poprawi i będzie można zacząć wiosenne stylizacje nosić. Niektóre z dzisiejszych rzeczy to już są takie właśnie rzeczy na wiosnę. No ale dobra, przejdziemy do marek. Ostatnio Wam mówiłam, że ja rzadko kupuję rzeczy z sieciówek, ale zdarza się kupować. Są też takie sieciówki, które są trochę bardziej jakościowe i w tych sklepach częściej zdarza mi się kupować. Na przykład, moi drodzy, jedną z takich marek jest Hollister. To jest taka bodajże amerykańska, ale nie dam głowy. Firma, która ma bardzo dobrej jakości ciuchy, raczej takim w stylu sportowym, młodzieżowym, ale taka sportowa elegancja, sportowy szyk, powiedziałabym. No i mam jedną koszulkę tylko w tej chwili z Hollistera. Nie, zaraz, coś jeszcze mam, ale już teraz sobie nie przypomnę. I to jest bardzo, bardzo stara koszulka, więc chcę Wam pokazać, że ta rzecz chyba ma już z 12 lat i u mnie jest też bardzo długo i naprawdę jak cały czas była noszona, i to jest w super stanie, idealna bawełna. Jest już taka znoszona lekko, ale mimo wszystko to jest taka rzecz, którą ja sobie na przykład noszę po domu albo do ogródka i jest bardzo przyjemna bawełna i właśnie te firmy, na przykład Hollister, tego typu, one się jakby mogą poszczycić takimi dobrymi rodzajami, dobrymi gatunkami bawełny i te ciuchy można długo nosić, więc polecam je Wam. To jedno, będę odkładać to na bok. Moi drodzy, następna z takich firm, które też można nazwać sieciówkami, ale są to takie lepsze sieciówki, lepszych składów i mają naprawdę spoko jakość nieraz. Na przykład właśnie marka Next, całkiem niezła firma. Ja posiadam kilka rzeczy z tej firmy, które naprawdę sobie chwalę i przykładowo mam takie spodenki, które w ogóle są z młodzieżowej linii, w bardzo fajnym składzie, bo tu jest większość bawełny i wiskozy w tych spodenkach i już wiele razy mnie widzieliście, bo one mają przepiękny kolor takiego czerwonego wina. Są krótkie spodenki, ale ja je noszę wyłącznie do takich bardzo, bardzo grubych, kryjących całkowicie rajstop i oczywiście są to spodenki imprezowe, ale zobaczcie, przepiękny kolor i bardzo fajny skład, świetnie się noszą, nic się z nimi nie dzieje, ja już je naprawdę mam kilka lat, cały czas noszę i jestem bardzo zadowolona. Mam kilka rzeczy, jeszcze Wam pokażę, co jeszcze mam z firmy Next, także polecam Wam tą markę. Kitek przyszedł mnie odwiedzić. Kitku, co jest, baby? Kotek, przywitaj się. To jest Mizia. Wiktor ją nazywa Mysza, bo ona jest taka troszkę strachliwa, ale jest kochana.
Ma bardzo dobry charakter. Idź, kitek. Idź, bo zasłaniasz. O, kotek tutaj zrobił troszkę Armagedon w studiu. No idź, 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 idź. Albo sobie siądź ze mną tu. Co, myszka? No, będę chyba z kotkiem dzisiaj nagrywać, bo one tutaj w czasie filmowania nieczęsto przychodzą, bo widocznie im przeszkadzam. Robię tutaj dużo zamieszania i przeszkadzam im w spaniu prawdopodobnie. Dobra, następnie mam taką spódniczkę z marki Next. Też ją widywaliście w stylówkach. Jak znajdę przebitki, to oczywiście Wam wkleję. Miałam kiedyś na wakacjach bardzo fajne zdjęcia z wakacji. Chyba w zeszłym roku nawet. To było albo 2 lata temu. No i jest taka fajna kopertowa w imitacji zamszu, ale bardzo, bardzo przyjemnej. To jest naprawdę taka jakościowa imitacja zamszu. Że to jest krótka spódnica i nie obciskuje mi ciała, to nie przeszkadza mi, że to jest po prostu sztuczne, bo wiadomo, że taki sztuczny zamsz to nie jest absolutnie żaden naturalny skład, ale podobał mi się krój i kolor taki neutralny tej spódnicy i nawet fajnie wygląda, więc może na wakacje takie coś być. Ale w każdym razie jakość jest naprawdę niezła. Mam tutaj jeszcze żakiet firmy Next, ale to jest żakiet vintage, w sensie to jest żakiet z jakichś starych kolekcji. I już ten żakiet widzieliście, bo pokazywałam go w filmie o przeróbkach, bo to jest żakiet z wełną, z dużą zawartością wełny. O, tutaj mogę Wam pokazać metkę taką. Właśnie ona jest taka trochę vintage i widać też, że skład właśnie jest wełniany. Ona jest w takie delikatne prążki, pokażę Wam z bliska, bo może ktoś nie widział jeszcze. Takie prążki turkusowe, granatowa. Ja naszyłam na nią, na te dziurki małe, które tu z tyłu były, naszyłam takie ważki piękne. Bardzo mi się podoba ten wzór. W ogóle ja bardzo lubię motyw ważek, taki motyw właśnie secesyjne motywy. I tutaj z przodu też naszyłam sobie takiego owada pięknego z takimi jetami. No i w ogóle ta marynarka jest mega, jest przepięknej jakości, jest bardzo fajnie zrobiona, ładny kolor, także jak chodzi o firmę Next, to naprawdę polecam, zwłaszcza te rzeczy takie bardziej vintage, ale też dzisiaj można znaleźć fajne jakości rzeczy. I mam teraz markę Wallis, to jest taka jakościowa marka raczej, taka sieciówka, ale wiecie, taka właśnie z tych lepszych sieciówek. I to jest vintage marynarka, którą też widzieliście w stylóweczkach, zobaczycie też ją tam w przebitkach. Ona się świetnie sprawdza na lato, nawet może być jako sukienka albo taka długa marynarka na przykład do shortów. Fajnie, bardzo fajnie wygląda, szczególnie właśnie albo do wąskich spodni, albo do jakichś shortików pod spód. No i to jest super jakość również z wełną, z wiskozą. Przepiękna marynarka. Tu jest chyba większość wiskozy w tej marynarce akurat. No i zobaczcie, jak to jest pięknie wykonane. Bardzo fajny materiał, gruby, taki mięsisty. Także również Wam polecam markę Wallis bardzo. Nawet dzisiejsze rzeczy naprawdę bywają spoko. To takie lepsze sieciówki. Jeszcze z tego nam zostało Mango. Ja ostatnio rzadko kupuję, bo tam strasznie jakość spadła. Nie wiem, czy to jest kwestia ostatnich lat, czy po prostu wszyscy tak obniżają jakość i wprowadzają te sztuczne materiały. Ale mam kilka fajnych rzeczy, na przykład mam taki golfik, który też wiele, wiele razy się pojawiał, bo ja go bardzo lubię, jest przemiły. Golfik właśnie z kaszmirem, wełna, kaszmir w składzie, tutaj też jest bawełna, także on jest w takim bardzo dobrym, fajnym składzie, jest bardzo przyjemny w noszeniu i też właśnie ja go wręcz, można powiedzieć, nadużywam w zimie do spódnicy, do spodenek, do spodni, właśnie do wszystkiego go noszę. I ten sweter już wiele razy widzieliście i właśnie to jest Mango, to jest MNG, inaczej mówiąc. No i bardzo, bardzo sobie chwalę ten sweter i też zdarzały się rzeczy, które naprawdę były bardzo fajne z tej marki. Z innych jeszcze Wam pokażę takie przykłady sieciówek, które czasem naprawdę warto się przyjrzeć, czy nie kupić tych rzeczy, bo generalnie ja nie polecam sieciówek, a już zwłaszcza takich tanich sieciówek, wiecie, typu Bershka, typu na przykład Primark, bo to jest tak słaba jakość, że naprawdę może się zdarzyć, że coś się Wam uda kupić, co się nie rozpadnie, ale ja kupiłam już kiedyś, to mówiłam, spodnie z Primarka kiedyś, wyglądały jak nówki, ale po jednym praniu one się prawie całkiem podarły. No nie było tam nic napisane, żeby nie prać w pralce, więc... no i to nie były takie rodzaj spodni jakichś eleganckich, które by jakby z wyglądu odstraszały od prania w pralce. Także no po prostu byłam taka zła na siebie, bo wiedziałam, że
to jest słaba jakość, że to jest tak, to jest taki naprawdę jeden z najtańszych sklepów na przykład, jakie możecie znaleźć w Anglii, ale no nie spodziewałam się, że to będzie aż tak słabe. No, ale nacięłam się i już więcej nie kupuję, nawet jak mi się coś podoba. Gina Tricot, to jest kolejna właśnie marka, którą warto kupić, bo oni właśnie głównie trykoty mają, czyli te rzeczy jerseyowe. No i na przykład mam taki bardzo ciekawy golfik, oczywiście nie wszystkim się taki styl podoba, ale ten golfik jest naprawdę fajny, bardzo fajnej jakości jest ten jersey. No i kilka już rzeczy też miałam właśnie z Gina Tricot i mogę Wam polecić, że jeżeli skład na metce jest w porządku, to możecie spokojnie taką rzecz kupić, ona powinna dosyć długo i fajnie się użytkować. Także kolejna marka. Co tu jeszcze? Słuchajcie, nie, to już nie są sieciówki, więc przechodzimy teraz do takich już marek trochę droższych. No i tak, na przykład Apricot, to jest kolejna firma dosyć fajnej jakości. Ja mam tu, miałam już kilka rzeczy, ale teraz mam tylko ten jeden sweter, właściwie swetro-sukienkę, która była w stylówkach na Etro tegorocznych, na zimę. W stylu domu mody Etro. Bardzo fajna rzecz i naprawdę bardzo ładna jakość jest tych rzeczy. Polecam Wam serdecznie. One się nie niszczą tak szybko i możecie spokojnie kupować tej marki rzeczy. Kolejne marki. Tutaj mamy marka Oui. Pokażę Wam metkę do kamery. Oui to jest firma, którą się spotkałam już w Holandii, jak mieszkałam, i to jest dosyć stara marka. Bardzo dobrej jakości marka też, także jak najbardziej. Oui to jest rzecz, to są rzeczy porządne, na przykład tu mam spódnicę z kaszmirem i z wełną przepięknej jakości, zobaczcie jaki piękny materiał, nic nie zniszczoną i bardzo, bardzo ładnie odszytą, naprawdę pięknie odszytą, zobaczcie jak to jest tutaj wykończone taką jeszcze aksamitną tasiemką, są takie jakby eliptyczne cięcia na tej spódnicy, które powodują, że ona bardzo ładnie leży, jest w linii A. Też gdzieś tam ma przebitkę, być może mi się ją uda znaleźć dla Was. Kolejna marka to Soft Grey i też kilka rzeczy już spotkałam z tej marki i zawsze mi się podobały, są bardzo oryginalne i super jakości. Tę spódnicę mam kilka lat, ona jest taka imprezowa, ale zobaczcie jaki piękny to jest materiał. Wiskoza z bawełną, ale naprawdę bardzo dobrej jakości rzecz. Bardzo Wam też polecam właśnie tą markę Soft Grey. To nie są już takie tanie rzeczy, jakbyście chcieli kupić nowe, bo to już zaczynają się teraz takie marki, które naprawdę się dość cenią i są wyższej jakości. O, i na przykład Marco Polo, dosyć droga marka, jakościowa marka i mam tu taką spódniczkę z wełny, właściwie w większości z wełny, nie w 100% wełna, ale świetna, zobaczcie jaki piękny kolor, też wiele razy robiłam już stylówki z tą spódnicą, ma bardzo ciekawy zestaw kolorów, ładnie leży i ma świetny materiał, który się w ogóle nie kosmaci, także też jak najbardziej Marco Polo Wam polecam. Tutaj mam ostatnio jeden z moich ulubionych swetrów i to jest marka Better Rich New York, amerykańska marka, no i to jest mega jakość. Jak zobaczycie takie swetry, to możecie być pewni, że tam będzie dosyć dobry skład. Oczywiście ja i tak zawsze sprawdzam składy, to nie jest tak, że widzę markę i od razu to kupuję, bo marka, tylko i tak sprawdzam jaki to ma skład i czy ta rzecz jest warta zakupu, no ale ten sweter ma świetny skład jestem bardzo zadowolona, że go kupiłam. Kolejna marka. Dzisiaj będzie dużo różnych pomniejszych marek. Crew Clothing, ale to jest dosyć spora firma i której rzeczy się zdarzają. I to jest przecudowny sweterek właśnie kaszmirowy z bawełną. Zobaczcie, jak to jest wykonane. Piękny taki jerseyowy w takim trochę szaro-beżowym kolorze. I zobaczcie, jakie tu są wykończenia. O, to jest przepiękne. Te mankiety są takie z bawełnianej koronki, z takimi jeszcze oblekanymi guziczkami. No, naprawdę jest to rzecz przepiękna i to się bardzo przyjemnie nosi. I wbrew pozorom to się nie niszczy. Tylko trzeba to, ja to piorę ręcznie, bo boję się takich delikatnych rzeczy z kaszmiru i z takich cienkich dzianin prać w pracę, bo one się po prostu wyciągają. Tak czy inaczej. Okej, okay. Kolejna rzecz to John Rocha i John Rocha to jest marka, którą można spotkać, to jest taki projektant powiedzmy, nie powiedzmy tylko tak, też drogie rzeczy i tu mam przepiękny taki różowy, nie wiem jak to nazwać, fioletowo-różowy sweter, wrzosowy można to, o, wrzosowy może, z super składem z moherem, taki krótki sweter, krop sweterek zapinany, kardiganik.
bardzo, bardzo fajna firma i też już miałam kilka rzeczy z tej marki. O, i teraz mamy markę Maison Scotch Atelier. Bardzo fajna też marka i też się spotkałam z rzeczami bardzo jakościowymi z tej marki. Zobaczcie, taki sweterek, bardzo fajny kardigan granatowy z błyszczącą nitką i jeszcze w białe kropeczki. W ogóle naprawdę super, super rzecz. Pięknie to wygląda do jeansów, ale też na przykład na sukienkę jakąś taką prostą. Fajnie, bardzo fajnie wygląda. No, teraz przechodzimy już do wieszaków. No i kolejna firma. Aha, tutaj River Island chyba Wam już pokazywałam coś i tu mam kolejną rzecz, taki kombinezon, to tylko wrócę tak na szybko. Przesuper kombinezon w stylu retro, bardzo lubię ten kombinezon, to tylko tak, żeby Wam tutaj potwierdzić wcześniejsze moje założenia. No i oczywiście marka Yoshi, to jest chyba marka polska, z tego co wiem. I tu mam taką Yoshi, naprawdę warto kupić, to są drogie rzeczy, to są już takie projektanckie trochę rzeczy, z super składami. Fajnie uszyte. Tu mam sukienkę ze skóry. Niestety dół jest sztuczny, ale skóra, skórzana góra i to naprawdę też bardzo Wam polecam rzeczy tej marki Yoshi. Nie jest tak łatwo je dostać, ale z czasem się zdarzają. I tutaj zrobiłam tył trochę, bo on był taki otwarty i było widać tak jak tutaj na dole taką jakby halkę wystającą spod spodu, taki śmieszny design, ale to trochę zaszyłam, bo ta sukienka była na mnie za szeroka i w ten sposób sobie poradziłam z jej zwężaniem. Jeszcze doszyłam takie guziczki, żeby to wyglądało bardziej właśnie tak jeszcze designersko. Także fajna, taka ciekawa sukienka, trochę rockowa. Dobra, idziemy dalej, moi drodzy. Teraz, o, znowu, już kolejny raz wracam do marki River Island i widzicie, to potwierdza, że rzeczywiście ta marka jest fajna i miałam kiedyś sweter od River Island, taki jakby właśnie crop sweterek, który miałam chyba 15 lat w szafie i nie mogłam się z nim rozstać, bardzo go lubiłam. No i ta sukienka też już się pojawiała u mnie w stylówkach i też jest świetna, naprawdę świetna, piękny ma krój, mega leży i ma bardzo dobry materiał, pokażę z bliska. No, już chyba więcej rzeczy River Island nie mam, które mi się gdzieś ukryły. Mam nadzieję, że już nie znajdę więcej, żeby nie było znowu. No i kochani, Dunes teraz. Dunes się pisze, tą markę. Mam taki świetny płaszczyk z tej marki. Ostatnio mówiłam o markach skandynawskich. Oczywiście, że wszystkich nie wygrzebałam, bo niektóre rzeczy dopiero teraz wyjęłam. Ale właśnie tej marki Wam jeszcze nie pokazywałam. Piękny płaszczyk gdzieś mam. Gdzieś mam stylówki z takimi właśnie z płaszczykami na wiosnę z zeszłego roku. Możecie sobie tam zajrzeć. Dam Wam tam ekran na końcu filmiku do tego. Tak to wygląda. Bardzo fajna marka też. Tak, no i oczywiście Patricia Pepe. Taka już projektancka marka, wysokiej jakości, bardzo droga. I jeżeli traficie na Patricię Pepe w Lumpeksie, to oczywiście kupujcie. Tutaj mam przepiękną kurtkę, taką zamknianą z boku. Jedwab, wełna i słuchajcie, wiskoza w składzie. Śliczna, prosta bardzo kurtka w takim stalowo-szarym kolorze. Bardzo, bardzo fajna. Też oczywiście była już w moich filmach, ale nie często. Kolejna marka, którą bym Wam poleciła, jeśli lubicie szczególnie takie rzeczy w stylu retro i vintage, to jest Vintage Stories. I też żakiet, który tutaj posiadam, jest w takim stylu jakby właśnie secesyjnym, trochę taki, no w takim stylu retro właśnie, on jest przepiękny. To jest co prawda sztuczny żakiet, ale zobaczcie, jakie piękne ma wzory. To jest taka narzutka, jakby związana paskiem i też oczywiście już Wam pokazywałam tą rzecz. No i teraz marka ASOS i to jest znowu taka jakby sieciówka, ale taka trochę lepsza sieciówka, wiecie. I też zdarzały mi się fajne rzeczy z ASOS-a, także mogę Wam polecić, że jeżeli skład jest fajny, to jak najbardziej ASOS to jest fajna firma. I ja mam tutaj taki kombinezon, który mam już, słuchajcie, on niestety jest sztuczny, ale to jest rzecz taka imprezowa, więc do takich rzeczy ja się tak bardzo nie przyczepiam, bo to się nosi raz na czas, że tak powiem. W lecie ten kombinezon, słuchajcie, na imprezy nosiłam wiele, wiele razy i zobaczcie, on jest w perfekcyjnym stanie. Tutaj się nic nie stało, tutaj ani nitki nie popuściły, ani no nic, nawet się koraliki nie odpruły, co jest szokiem, bo w takich rzeczach zawsze idą te ozdoby, one się zaczynają odpruwać i po prostu raz, dwa ich nie ma. Ale naprawdę świetnie zrobiona rzecz i bardzo lubię ten kombinezon. Nawet wybaczam mu słaby skład.
pokażę Wam jeszcze Buch Kopenhagen, tak? Tak, marka Buch. Tu jest taka bluzka, ale pokazywałam Wam też inne rzeczy z tej marki. Tymczasem na razie ta koszula, która była w świątecznych stylówach wigilijnych, taka przepiękna koszula, połowa składu to jest wiskoza i ma takie złotą nitkę, jest beżowa z taką złotą nitką w pięknej koronce. Naprawdę bardzo fajne te rzeczy są i też Wam polecam tą firmę Buch. Ok, idziemy dalej. I teraz będą takie rzeczy trochę właśnie niszowe, na przykład marka Donna. Tutaj mam jedwabną koszulę od marki Donna włoskiej, 100% jedwab i też w stylówkach Chanel kiedyś była ta koszula. No i w ogóle jest prześliczna, zobaczcie jakie ma detale. I kolejna jedwabna koszula to jest marki Custom Made, pokażę Wam tutaj do ekranu. Taka firma, która robi właśnie custom made, czyli zrobione na zamówienie niby, ale taka nazwa. Natomiast naprawdę mają piękne, jakościowe rzeczy. No i ta koszula jest bardzo oryginalna. Ma przepiękne takie jakby płatki kwiatów na kremowym tle. Prześlicznym kolorze, takim morelowym, brzoskwiniowym. Super, mi się podoba. I też nieraz ją już nosiłam. W stylówkach, oczywiście. Kolejne dwie marki to Alice Bizus. Tą markę już Wam pokazywałam, niestety ta koszula okazuje się, że jest nieodwrócona, sorki. Już to odwracam, bo była pod spodem, więc nie zauważyłam, że jest na lewej stronie. Wiskozowa koszula z bawełną, prześliczna, zobaczcie, to też bardzo chwaliliście tą koszulę i ona jest w takim cieniowanym efekcie ombre. W pięknym kolorze i też wiele razy w lecie stylizowałam tą koszulę, bo jest... Po prostu jest prześliczna. Ma nie tylko wzór, kolor, materiał, wszystko mi się w niej podoba po prostu. Tak, a następna rzecz to taka artystyczna rzecz. I słuchajcie, to jest, już Wam mówię, też Anna Scott. Anna Scott to też jest taka projektancka, niszowa firma. I ta Anna Scott ma bardzo ładne rzeczy, bardzo drogie rzeczy. No i ta koszula z obrazem Alfonsa Muchy. To jest jedna też z moich ulubionych takich luzackich ciuchów wiosenno-letnich. Uwielbiam ten nadruk, po prostu jest przepiękny. No i uwielbiam te kolory, jak wiecie, bardzo, bardzo lubię takie zestawy kolorów morsko, takie niebieskie, zielonkawo-niebieskie. Okej, jeszcze zostały mi tylko dwie sukienki na dzisiaj. I obydwie są też takie jakby projektanckie, już Wam wszystko tu pokazuję. Pierwsza sukienka to jest Designer Remix i ten Designer's Remix to jest, tu akurat jest Charlotte Eskildsen, bardzo ciężko to wymówić. Taka z jedwabiu sukienka, bardzo ciekawa, taka tunikowo-sukienkowa jakby, może to być i tunika i sukienka. Ja to miałam jako sukienkę w programie o trendach 2022, zachęcam Was, żebyście sobie zobaczyli ten filmik. Typowy, taki trendowy filmik, który przed zimą nagrałam, o nowych trendach, jesień, zima. No i właśnie miałam na sobie tą sukienkę, możecie sobie tam zajrzeć i zobaczyć stylizację, bo już wszystkiego nie będę Wam wklejać. I druga sukienka, którą pokazywałam też w holu na jesień, to jest Charlotte Spar. Też bardzo, bardzo drogie sukienki, naprawdę one się już pod 2000 plasują cenowo. No i udało mi się kupić taką z jedwabiu sukienkę w przepiękny wzór, zobaczcie, na lato. Także na pewno będzie teraz noszona i na pewno będzie w jakichś stylówach, bo różowy kolor, który tutaj dominuje, jest jednym z topowych. No i to samo dotyczy tej sukienki, jeszcze ma w sobie pomarańcze dodatkowo. Dobrze, kochani, to już na dziś wszystko. Już więcej marek nie zdążę Wam tutaj dzisiaj zrobić, ale będzie też filmik o takich eleganckich ubraniach, jakby wyjściowych, wieczorowych oraz o butach i torebkach. I też marki, na które warto zwrócić uwagę i na co zwracać uwagę. Także zapraszam Was już na kolejne z tej serii, a tymczasem następny to będzie Zabieram Was do Lumpeksu, jak już mówiłam, oraz haul lumpeksowy dla mnie i dla osób z Ukrainy. Także zapraszam Was, a także zajrzyjcie na moje Vinted koniecznie, bo wyprzedaję tam rzeczy, też designerskie rzeczy i będę dawać moim widzom zniżkę. Także jeśli macie ochotę coś kupić i wesprzeć, pomóc
dla ludzi z Ukrainy, to zapraszam Was serdecznie. Pozdrawiam i do zobaczenia, kochani. Cześć. Pozdrawiam Was.